się zajmować Panem nieustannie, karmił się chlebem życia. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Mówię się za braci, którzy złożyli dzisiaj wierzyć na wytrwanie oraz treść Boga, którego pochodzą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Mówię się za rodzinę braci, które zostały dziś połączone do rodziny ukraińskiej, aby wyrwały go z tego wywołu wyzwania, który Pan udziela nam. Pierwszych ślubów zakonnych i udziel hojnie łaski swoim sługom,
aby ich pierwsza ofiara przyniosła obfite owoce przez Chrystusa Pana naszego. Wszelki inny.
nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą do Niego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak. Dlatego chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy
cząstką swojej modlitwy, swojej obecności, swoim wsparciem pomogli tym braciom oddać drogę powołania i znaleźć się tutaj i złożyć śluby. Przede wszystkim rodzicom, przede wszystkim tym, przez których połowy 16 naszych braci znalazło się na tym świecie, za to, że daliście swoich synów, za wasz trud wychowania, przekazania wam, przekazanie tego, co mieliście w sobie najlepszego. Dziękuję rodzeństwu, całym rodzinom, przyjaciołom, znajomym. Myślę, że każdy w sercu wie, ile włożył w tą drogę do powołania naszych braci. Niech Bóg wam wynagrodzi. Niech Bóg wam obdarzy swoimi łaskami. Gdy bracia już rozeznali powołanie, wstąpili do klasztoru, to byli pod opieką magistrów Janusza i Szymona. Bardzo wam, bracia, dziękuję za wasz trud, za ten rok prowadzenia naszych braci. Ja na końcu tego roku miałem okazję z każdym z owej 16 porozmawiać i stawiałem im pytanie, co zyskali, jak przeżyli ten rok. Jestem pod wrażeniem tej drogi, którą już przeszli przez rok, a magistrzy mają w tym niemały udział i dlatego wam, bracia, bardzo dziękuję. Nowicjat był zanurzony w tym klasztorze, więc pozwolę sobie też podziękować braciom z tego klasztoru. Najpierw pod przewodem przeora Roberta, potem w ostatnich tygodniach Jakuba, spowiednikom, braciom, którzy w jakikolwiek sposób wspierali naszych nowicjuszy swoją modlitwą, swoją obecnością, swoim przykładem, pozwalali im wzrastać i dojrzewać do tego momentu, do tej decyzji złożenia pierwszej profesji. A klasztor też nie jest na pustkowie, bo jest jakoś oparty o wspólnotę tego kościoła, świętego Dominika na Służewie. Więc wam wszystkim, którzy dzisiaj w niedzielę przy świętej uczestniczycie, a przez ten rok, przez swoją obecność, przez swoją modlitwę też wspieraliście naszych braci nowicjuszy, również bardzo dziękuję. Jeszcze bym podziękował sobie, która i wczoraj, i dzisiaj pomagała nam się modlić, pomagała liturgii przeżyć tę liturgię i stawać przed Panem Bogiem. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to mojego serca mi też bardzo dziękuję. I cóż, jeszcze przeproszę za chwilę następny, natomiast zanim tym wystąpią gości naszych braci, zapraszamy do dalszego świętowania, a tych, którzy przyszli na mszę o 14, bardzo przepraszamy, że następna msza się rozpocznie z małym poślizgiem. Na pewno będzie. Proszę o cierpliwość. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.